Przede wszystkim, znowu Porn 7, nasz ciąg tyranii. Okej, okay, zapomnieliśmy dać punkt zwrotce. Co i byśmy chcieli dać więcej finezji? Tak. No ma troszkę rzeczy, które z krytykami jej się dobrze skalują, więc większa celność pewno się przyda. Dobra. No i teraz zobaczmy, co tutaj pominąłem. Jakaś skrzynka z żelaznymi nagolennikami. Tak, które byłyby upgrade'em dla Barika, gdyby mógł zdjąć swoje obecne. Nie można go użyć. Dobra. A co tutaj mamy? Klejnot pomyślności, szczęście, krytyczne odbicie plus 5%, precyzja trafień plus 5. Ok? Może zwrotce się to przyda. Zobaczmy, parowanie plus 10, żywotność plus 1. Ok, ty jeszcze nie masz nic. Masz tylko od regeneracji. Może ty weź to od parowania. Skoro i tak możesz agrować przeciwników. Dobra. A ty weź to. Krytyczne odbicie plus 5%, precyzja trafień plus 5%. Okej. Let's be off. Tak jak się zastanawiam, to precyzja to chyba mniej więcej to, co w poprzednich precyzje trafienie na krytyk 14%, draśnięcia, tak, chyba nie na draśnięcie 9%. Tak. Precyzja to jest to, co w Pillarsach było oznaczone jako zamiana iluś tam procent trafień na trafienia krytyczne i tak dalej. Więc teraz to wzięli, po prostu ujęli jako pojedyncza cecha. Okej, okay, tutaj coś zostawiłem. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Tutaj nie poszedłem w tą stronę, okej. Okay. Paru kolesi. Okej. Okay. Nie chcemy szybkiej walki. Okej, okay, podejdź tutaj bliżej trochę, Janusz. Jeszcze bliżej. Okej. Okay. Szkoda, że muzyka walki się nie załączyła. Będziemy walczyć w ciszy. Okej. Okay. Ciach. Teraz ogień. Okej, okay, teraz zimno. No i ładnie. Okej, okay, gościu, już leżysz. Okej. Okay. Rozbrójmy tą pułapkę. I zobaczmy, co tutaj mamy. Ostrze pierścieni. Zobaczymy to. Okej. Okay. Pasywne, plus jeden spiżowy pierścień za zabić. Spiżowy to ten najsłabszy? Nie. To by dało całkiem dużo kasy. Zobaczmy, jak z moimi obecnymi brońmi. Nawet by zwiększyło obrażenia. Okej, okay, w porównaniu z pragnieniem zępa tego Remedium. Tak, obrażenia są dużo lepsze. A, okej, to jest broń dwuręczna. Okej, okay, w takim razie nikt z tego nie będzie korzystał. Już wiem, co chciałbym zagrać w kolejnym podejściu do tej gry. Zrobiłbym jakiegoś wojownika w ciężkich zbrojach. W ciężkich zbrojach i z dwuręcznymi brońmi. I zrobiłbym jakiegoś szaleńca typu
dołączamy do szkarłatnego chóru i robimy wszystko, cokolwiek chór nam każe. Nieważne, czy to ma sens, czy nie. Więc myślę, że to mogło być ciekawe. Okej, dobra. Wszystko, wracamy z powrotem do wejścia. Tak. Po prostu szkoda patrzeć na tyle przedmiotów, które się marnują i nie mogę ich używać. Wszystkie zbroje ciężkie marnują się, wszystkie bronie dwuręczne ładne marnują się. Okej. Gdybym trochę więcej wiedział o świecie gry, zanim zacząłem grać, to troszkę inną drużynę bym stworzył może. Ale dobra. Wchodzimy do środka. No i co my tu mamy za trupami? Spiżowy miecz skrzepy. Nie, ciebie też to raczej nie będzie. Chociaż to pragnienie jestem tego remedium wygląda na to, że ma już dosyć słabe obrażenia. Okej, dobra. Co my tu mamy? Dimitris się przedarł. Dobra, Dimitris. Długo czekaliśmy, by to zakończyć, regencie. Dość już przesiedziałeś w tchórzostwie i hańbie, prawda? Jeżeli będziesz błagać mnie o śmierć, zrobię to bezboleśnie. Wzgardzeni wciąż wycierają sobie gęby honorami wojenną chwałą. To tacy sami rzeźnicy jak my. Nie przeczę, że czerpanie satysfakcji z naszej... że czerpiemy satysfakcję z naszej pracy, jednak to jedynie praca, nic więcej. Jeżeli chcesz mnie ujrzeć na kolanach, będziesz musiał stawić tak moje zwłoki ku radości twojej kazirodczej bandy. Ale nie mów mi o tchórzostwie i odwadze, zgardzeni nie przeżyliby bez magii hegemona. Z takim wsparciem nawet armia zawszonych szczurów odniosłaby zwycięstwo. Trzymałeś zgardzonych jako zakładników i nie odważyłeś się stawiać nam czoła na polu bitwy. Tchórz! Asze podziękuję mi, kiedy przyniosę mu twoją głowę, a nikt w krzepie nie zapłacze po tobie. A więc stanowiciel dołącza do awantury. Chyba wątpisz w swoje szanse, skoro przeprowadziłeś aż tyle wsparcia. Masz znakomite wyczucie czasu, stanowicielu. Załatwmy tego chorego psa razem. Okej, co możemy powiedzieć? Okażę miłosierdzie twoim żołnierzom. Chyba nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Oddaję Amelię, a okażę miłosierdzie twoim żołnierzom. Okej, zobaczmy. Tobie nie okażemy litości, regencie. Mam już dość kompromisów z imperialnymi psami. Jeśli tak bardzo chcecie zdobyć twierdzę, to chodźcie i weźcie ją sobie. Mam już swoje lata, ale większość z nich spędziłem szykując się na ten dzień. Naprawdę zapędziliśmy cię w kozi róg, regencie. Nigdy nie widziałem, żeby się tak ściskał. Świetnie, potrzebuję dziś wyzwania. Okej. Dobra, podejdźmy bliżej. Jakie ty masz obrony? No zobaczmy. Obrona magiczna duża. Na zamyślność i stanowczość, tak. Obrona woli duża. Obrona wytrzymałości. Czekaj, czy 52 to jest dużo? Nie, okej, czyli obrona magiczna nie jest aż tak duża. Tak, ci oni mają dużo lepszą, ale mają dużo słabszą obronę wytrzymałości. Okej. Dobra, podejdźmy do niego. W takim razie, czy nasze przewrócenie i tak dalej... przeciwko czemu to jest? Przypadłość... nie widzę za bardzo. Cel wróg przeciwko wytrzymałość. A tutaj nie pisze. Nie jest napisane, o. Obrażenia przeciwko unik. Przeciwko unik. Unik. Unik.
Okej. Okay. Dobra, nieważne, podejdźmy bliżej. Okej, okay, może spowolnimy trochę. Dobra, jak my to chcemy zrobić? Zrodka, ustaw się tutaj z boku. Ty ich wszystkich zagrujesz. Tak, Dimitris otrzymał sporo obrażenia. Okej, okay, załapie się również na naszego buffa. Okej. Okay. Oni tu podeszli. Okej, okay. Nie tak blisko. Więc przywalimy im wybuchem. Teraz mocna balika. Okej. Okay. Okej, okay, powalili go. Ale my możemy im też się odwdzięczyć. Okej, jak podejdziemy, nie możemy podejść. Jesteśmy w zwarciu. Okej, możemy spetryfikować tego gościa? Pewnie nie. Jaki on ma unik? Całkiem spory. Więc szansa, że uda nam się go powalić, jest pewnie nie za duża, co? Dobra, co dalej chcemy robić w takim razie? Może standardowo ognista kula. Okej, okay, nie udało się go powalić. Spróbujmy go może spetryfikować w takim razie, albo ogłuszyć. Świetnie. Teraz możemy odejść. Okej, okay. I teraz... To ich będzie bolało. Okej. Ładnie, już jeden padł. Myślałem, że troszkę większa będzie bitwa z regentem. Że to będzie jakaś bitwa z bossem, jak w studni Vendriena. Okej. Dobra, barik. Ze żelaza. Użyj tego na tym gościu. No, zaraz Lantry go wykończy. Gdzie wieś honor... Barik, co ty robisz? Okej, okay, dobra, już mogę wyłączyć spowolnienie. Dobra, Lantry. A nie, nie możesz się wycofać. Okej, okay, to musimy gościa jakoś zdemobilizować. Okej, okay. Ty pomóż tutaj Lantriemu. Regenta zostawimy sobie na koniec. Okej, okay, regent nam tutaj coś przywalił mocnego, musimy na to uważać. Okej, okay, dobra, możemy się przyspieszyć. Chyba to jest dobry moment na to. Okej, okay, świetnie. Barik rany jedną utrzymał, ale... ale poradzi sobie z tym. Dobra, spróbujmy go przestraszyć, tego gościa. Okej, okay, świetnie. Tak, teraz tego gonicie. Czego ty używasz za broni? Swojego lustra, to dlaczego go gonisz? Rzucaj go na niego po prostu. Okej, okay, dobra. Możemy go jeszcze oszołomić. I świetnie. Dobra, teraz wszystko idzie na regenta, chociaż on już tak już pada. Okej. Okay. Gdybym miał tak jeszcze siłę, by stawić ci opór, ale obawiam się, że już nie mam.
Cóż za niezwykła chwila. Ostatni obrońcy krzepy, miażdżeni buntem, butami wzgardzonych. To zostawię... Tobie zostawię ten zaszczyt. Zabijmy tego Łotra i skończmy wreszcie z edyktem. Amelia. Jedna z wojowniczek Stradusa. Nie pozwolę na to. Okej. Amelia? Co ty tu robisz? Ale o co chodzi? Amelia, to ty? Dimitras niemal wypuszcza broń z ręki i salutuje. Ledwie cię rozpoznałem. Dlaczego walczysz w osobistej gwardii regenta? Okej, zasaluty. Grobowy aż nas chroni. Nieczęsto słyszę już te słowa. Jeśli przychodzisz tu na rozkaz mojego ojca, to się bardzo rozczarujesz. Nie jestem już wojowniczką północy jak dawniej. Bezczynność pośród konfliktu pozwoliła mi ujrzeć go z innej perspektywy. Popełniliśmy błąd. Kyros zwiódł nas z właściwej drogi stulecia temu. Ruszyliśmy na południe na rozkaz hegemona, ale nie widzisz, że tarasy to ostatnia szansa, żebyśmy mogli naprawić nasz błąd? Amelio, nie musisz mówić nic więcej. Byłaś tu więźniem, co się stało? To nie jest właściwa pora na powieści, przynajmniej póki stoimy z bronią w ręku. Jeżeli przeżyjemy, co mało prawdopodobnie, opowiem ci wszystko. Ale teraz musisz ustąpić i cofnąć się od regenta. Dlaczego walczysz za krzepę? Bo krzepa rzeczywiście ma szansę, by odzyskać niepodległość. Bo najechaliśmy tę krainę na żądanie szalonego tyrana, bo mam wiele powodów. Walka po stronie regenta to zdrada. Według czyjej definicji? Na pewno nie twojej. Nie razem z resztą stanowicieli. Jesteście jedynie głosicielami kodeksu Kyrosa, systemu, który sami ledwie rozumiecie i w którego obronie mój ojciec zabija. Mój ojciec? Kocham mojego ojca, ale znacznie bardziej kocham ojca mojego. Amelio, zamknij się proszę. To koniec, rozumiesz? Umieram. Oszczędzaj się na ważniejsze sprawy. Jestem ostatnim regentem. Jeżeli chcesz zakończyć edykt Burz, to godzę się z moim losem. Okej. Okej, chyba nie mamy i tak żadnej innej opcji, która by nam na to pozwala. Okej, przysięgam na grobowego Asza i zgardzonych, że dam ci czystą śmierć. To zdecydowanie więcej niż sobie zasłużył. Zabij go, stanowicielu. Nie zdołasz cokolwiek uczynić kątem oka, zauważysz, że Amelia nosi broń. Amelio, przestań! Musisz dotrzymywać swojej obietnicy, pamiętasz? Skupienie i determinacja Amelii ustępuje miejsca rezygnacji. Kłania się, grzecznie wychodzi z komnaty, obrzucając się po drodze z zabójczym spojrzeniem. Anelia znika w innej komnacie, nie chcąc patrzeć na to, co się wydarzy. Zabij regenta, stanowicielu. Zakończymy ten haniebny rozdział podboju wraz z edyktem Burz. Powinieneś być dumny, regencie. Umierając osiągniesz więcej niż za życia. Wybacz mi, jeśli się z sobą nie zgodzę, ty północna świnia. Okej. Tak ginie ostatni wróg krzepy. Żegnaj, regencie. Z posadzki ponosisz miecz i przebijasz nim serce Strajdusa Herodina, natychmiast go zabijając. Ciało Strajdusa upada na posadzkę, pod nim rozpościera się kałuża krwi. Panuje atmosfera oczekiwania, ale chociaż mija kilka sekund, nic się nie dzieje. Nie wyczuwasz ani śladu fali magicznej energii i uczucia ulgi, którego doznałeś w sali jej wyniesienia. Słyszysz wicie burzy na zewnątrz i zdajesz sobie sprawę, że edyksyt nadal trwa. Ostatni z regentów nie żyje, ale burza Kyrosa wciąż trwa. Czyżbyśmy coś przeoczyli? Z drugiego końca sali słyszysz odległy płacz. To płacz niemowlęcia. Nagle wszystko rozumiesz. Okej. Czy do tego doszło, że będziemy teraz dzieci zabijać? Solenna obietnica. Okej, zobaczmy co tu dostaliśmy. Czy to jest artefakt? Nie. Jest po prostu wyśmienita tarcza. I jest lepsza od naszej obecnej. Chociaż czas odzyskiwania go to 8 minut 10% zwiększa szybkość ruchu w walce. Mech, że obrony są bardziej ważne dla Barika. Okej. Co tutaj było? Po prostu spiżowy pawęż. No
Okej. Dobra, Barik jest już całkiem ładnie uzbrojony. Dużo członków naszej drużyny ma ładne uzbrojenie. No poza magami. Okej. No to... Skórzane buty. O, upgrade. Fajnie. To weź to. Ile ty masz w ogóle odbicia? 56%. Krytyk na trafienie, 61%, trafienie na draśnięcie, 56%. Wow, no. Wygląda na to, że stakowanie draśnięcie, a znaczy odbić również jest niezłą taktyką. 56% trafień przechodzi na draśnięcia, a draśnięcie na trafienia 56%. No. Co myślę, że zwrotka również ma całkiem niezłe obrony w tym momencie. Okej. Okay. Pytanie, czyje to dziecko? Czy to jest dziecko Amelii? Amelia zostawia ci drogę i przyglądać się oczami pełnymi łez i zarazem ponurej stanowczości typowej dla jej ojca, stawiać czoła odziana w pancerz wzgardzonych. Trzymaj się z dala od mojej córki, nie dostaniesz jej. No, zgadłem. O nie, o na litość Archonta, nie pozwól na to. Twoja córka jest dziedziczką regenta? Zabiłeś Starodiusa Herodina, więc tak. Ona nie ma nic wspólnego z Kyrosem czy Edyktem. Nie masz prawa sądzać jej tylko na podstawie jej pokrewieństwa. Jak to możliwe? Mam ci to narysować? Bo można sprawę rozwiązać na kilka sposobów, więc łatwo się tym pogubić. Po pierwsze, Rodka ponosi nogę ponad głowę, ale ucisza się ruchami dłoni. Mój związek z Starodiusem Młodszym okazał mi uprzejmość pośród zimnych murów. Nauczył mnie wiele o krzepie i terasach, ich kulturze i tradycjach, które uczyniły ten naród dumą całej krainy. Zginął w trzecim roku podboju, przygwożdżony włóczniem skardzonych do ziemi, której bronił. Widziałaś, że to przedłuży trwanie edyktu? Podejrzewaliśmy, że pokrewieństwo może skazać dziecko w oczach Kyrosa, ale aż do teraz nie miałam pewności. Nie każ mi interpretować bezdusznych planów hegemona. Nie chcę przedłużać tego edyktu, jeżeli o to chcę zapytać. Rozdziera wspaniały kraj na strzępy, niszcząc podstawy ich kultury i niezliczone istnienia. Mam obowiązek wobec mieszkańców tej krainy, aby zachować ich dziedzictwo i władzę. Mój ojciec i inni archonci zniszczyli ich naród. Moja córka i ja możemy pomóc w odbudowie. Cóż za naiwność. Miałem tobie lepsze mniemanie, ale okazujesz pogardę dla osiągnięć i poświęcenia wzgardzonych podczas podboju. Żeby ją chronić, regent został w kamiennej strażnicy. Edykt to jego brzemię, nie jej. Moja córka nie będzie kolejną ofiarą kyrosowego podboju. W jej żyłach płynie północna krew i nikt nie ma prawa odebrać jej życia. Okej, okay, uspokój się, Amelio, musi być inne wyjście. No nie myślę. Nie myślę, żeby miało być inne wyjście. Okej, dobra. Założeniami mojej postaci było doprowadzić do pokoju w tej krainie. Nieważne jak dużym skurwysynem będziemy musieli być, żeby to osiągnąć. Więc zabijemy to dziecko. Przykro mi, Amelio. Jakie inne mamy opcje? Możemy zostawić to dziecko i wtedy kraina dalej będzie pustoszona? Podbój krzepy nigdy się nie zakończy? Amelia? Amelia praktycznie zdradziła wzgardzonych. Jeżeli prawdopodobnie będziemy musieli również ją zabić, jeżeli zabijemy jej córkę. A więc może to mieć negatywny wpływ na grobowego Asha. Okej, okay, będzie ciekawie. To dziecko musi umrzeć, aby zakończyć edykt. Odsuń się albo spotkacie ten sam los. Ty bezduszny skurwielu, nie dotkniesz mojej córki. Tak, myślałem, że tak będzie. Dobra. Okej. Okay. Odsuńmy się. Zgardzony aż będzie zachwycony. Okej. Okay.
Okej, co to było? Uścisk furii. Tak, to były te ciosy. Przykro mi. Amelia leży w kałuży krwi, jęcząc i sięgając ku kołysce córki, po chwili nieruchomie je. Z drugiego końca pokoju słyszysz głośniejszy płacz niemowlęcia. Tragedia dla nas, dla całej północy. Dla Asha. Lepiej się tym zajmij. Na zewnątrz burza wciąż naciera na twierdzę i nieprzerwane wycie nie ucisza jednak płaczu dziecka w głębi komnaty. To może zrobić tylko je w jeden sposób. Okej. Okay. Serce zawiera wisiorek. Entropia. Pancerz przebity przez ataki, jeden przy spowolnieniu. Spowodowaniu trafieniem krytycznym. Okej. Okay. To się przyda zwrotce, ale o tym za chwilę. To łóżeczko zostało drobiazgowo wyczyszczone. Inne przedmioty w korytarzu są pokryte kurzem i metalicznym płynem, a na tym nie ma ani odrobiny brudu. A, przykro mi. Taka jest scena pokoju. Uduś. Rozkaż towarzyszowi zabić dziecko. A nie. Tak, tak jak w Winterfell. Chcemy coś zrobić, robimy to własnoręcznie. Zajmuje to jedynie chwilę i jest po wszystkim. Dziedziczka regencji Krzepy leży nieruchomo w kołysce. Can someone confirm today's date? Nothing's worse than approximate birth and death dates in a pedigree diagram. Lantry. Dobra, cieszę się, że nie zdenerwował się z tego powodu. Horrible. And yet it had to be done. This edict was a blemish on Ash's record, and we are better off without it. Tak. Skojarz wrogość z gardzeniem, skojarz wrogość grobowy Ash. W sali zapada cisza, przez chwilę wydaje się, że wichura na zewnątrz ucichła. Głośne uderzenie o drzwi przerywa bezruch. Na zewnątrz burza zaczyna szaleć gwałtownie, zasypując komnatę pyłem i odłamkami. Co się dzieje? Z początku sądzi, że zanikająca siła magiczna zedrze ci ciało z kości. Odczucie takie pewnie związane z edykiem burz, jednak błyskawicznie nie ustaje. Okej! Okay. Anulowaliśmy. Wygląda to, że anulowaliśmy kolejny edykt. Jej, brawo my. Wichura smagająca twierdzę ucichła, na zewnątrz zapada niezwykła cisza, bezruch, na jakiego Krzepa nie widziała od bardzo dawna. Słyszysz symbole, które przywołały... Zyskujesz przychylność niezłomnie. Okej, okay. Słyszysz symbole, które powołały edykt burz do istnienia. Każda sylaba rozbrzmiewająca w jakimś nowo odkrytym zakamarku twojego umysłu. Wygląda na to, że edykt stał się częścią ciebie. Ach, słyszę, że wicher wreszcie cichnie. Edykt przeminął i może wkrótce ujrzymy nad Krzepą czyste niebo. Śmierć niemowlęcia, straszna sprawa. Jednak tym samym przewróciliśmy życie całej krainie. Nie wiem, czy cokolwiek może być odkupieniem za taki czyn, ale Legion może się postarać. Zachowanie tego, co świadczy o słuszności zgardzonych, naszych czynów, naszego honoru, to będzie wystarczającym odkupieniem. Mała miała przecież w sobie krew północy. Chciałaby tego samego. Pad między niezłomnymi wzgardzonymi dobiegł końca. To zwycięstwo, którego wartości nie sposób wycenić w pierścieniach. Dziękuję ci, stanowicielu. Zostanę w kamiennej strażnicy, by wszystkiego tu dopilnować. Wyślę też wiadomość do Archonta, opisując twoją pomoc. Ta moja pomoc w tym wszystkim. Archont na pewno będzie bardzo wdzięczny za moją pomoc. Już widzę, jak podskakuje z radości. Romulana, twierdza jest bezpieczna w naszych rękach. Naprawy już się zaczęły. Świetnie. Do końca istnienia już będzie widać pozostałości po burzy, po edykcie, ale... No cóż, Ash będzie chciał usłyszeć o naszych dokonaniach.
Zostanę tu i dopilnuję napraw. Okej, dobra. W następnym odcinku idziemy do grobowego Asha. Zobaczymy co wyniknie z tego, bo jestem pewien, że coś ciekawego. Na pewno coś się będzie działo. A potem, cóż. Ciekawe, czy będziemy mogli już poprowadzić proces archontów po zakończeniu tej misji. Na pewno coś ciekawego będzie się działo. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!